Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo długo się nie słyszeliśmy, bo tak ze 2 miesiące myślę mogą być. Ja Was za to serdecznie przepraszam, ale są konkretne powody, z racji takiej, że jest maj. Do końca maja powinienem oddać pracę dziecku. Jestem w połowie pisania, jeszcze 18 stron. Około. I 28... Nie, i 28 jest totalny termin oddania pracy i na początku lipca mam obronę tej pracy. W czerwcu zaś czeka mnie egzamin praktyczny, czyli muszę sobie wykonać przy jury, czy jakich tam, przy egzaminatorach, boże, jury, wykonać pracę ortodontyczną, a drugi egzamin to jest praktyczny, te protetyczny, czyli dwa egzaminy z ortodoncji i z protetyki. A do tego dochodzi egzamin teoretyczny z całej wiedzy z 3 lat praktycznie, poza jakimś takim syfem jak ekonomia i te sprawy. Więc jest po prostu dość... już wcześniej miałem mało czasu, jak nie miałem tych spraw na głowie, bo też pisanie pracy to nie jest takie hop hop, tylko to musisz, nie można tego pisać samemu, to jest szybka gra, co? Nie można tego pisać samemu, tylko to musisz na podstawie książek. Wszystko musi być uzasadnione książkami, no po prostu wszystko. To jest bez sensu, kuźwa, bierzesz 6 książek i na podstawie tego coś tam piszesz. No, to gdzieś już 2 tych biorą, to mam to w dupie. Aha, oczywiście. Szybkie gry takie są tej, kurde. Więc mega często jest tak, że jest jeden support jakiś, 4 DPS-ów mają to w dupie, a ja gram jedynym tankiem i to ja gram wieprzem, bo nim się najlepiej gra. A wieprze to nie jest, kurde, główny tank, bo on ani nie ochroni, ani z tych rzeczy, tylko to jest taki deskowy tank. Patrzcie, nie będzie nawet jednego heala. Nie wygraj szybki z tego powodu. Chyba, że z znajomymi. No właśnie, i to jest po prostu brak czasu, bo też dochodzi siłownia, którą męczę. I po prostu nie ma kompletnie czasu na to. No, no i jeszcze prasa, ostatnio tej pracy było sporo. Nie jest wieprz. Ostatnio tej pracy było sporo, więc po prostu masakra. Na Steamie praktycznie w nic nie gram, nie mam czasu. Po prostu nie mam czasu. Jedyne co pogram to w Hearthstone'a na wykładzie, na komórce i Overwatcha czasami z znajomymi, bo tam poproszą, czy to znaczy po prostu pytają się, to raz na jakiś czas trzeba coś pograć, nie? Ale żeby tak nagrywać, po prostu brakuje mi holender czasu. I myślę, że ustabilizuje się to po tych wszystkich egzaminach, wiecie? To też będzie wolny czas, nie wiem czy... No magister prawdopodobnie robi, ale to zaocznie. Zaocznie jest tak, że się jeździ jeden na... Co drugi, trzeci weekend się jedzie na zajęcia, tyle w tym macie. Bo to jest już magister, to wiecie. Pytanie to będzie jaki kierunek. Pytanie jaki tam kierunek, ale tego jeszcze nie wiem. Jeszcze mam do tego z miesiąc. Wtedy poniedziałek, piątek robota. Robota będzie do 18, dziewczyna też trochę czasu, wiadomo, będzie zajmować. Ale wtedy już będzie, myślę, na pewno jakiś ciąg regularny filmów wrzucany przeze mnie. Teraz to wrzucę na prędkości, bo dzisiaj na głowie mam jeszcze pisanie pracy. Siłownię. Na szczęście w domu już sobie przyniosłem. Wszystko jest gotowe, zrobione, więc jest ta wygoda. A jest po prostu cholerny brak czasu. Za to Was przepraszam. Po prostu są takie momenty w życiu, że... No tak, lepiej być młotkiem niż gwoździem. Co mnie strzeliło tak dziwnie? To jest apteka, nie? Ona jest. Feels Goodman. Matko, biorąc pod uwagę, ja ostatnio grałem, to ja za dobrze im pogram. Uuu! Gdzie ona była wcześniej? Aha, a ja myślałem, że to stamtąd był strzał. Masakra. A to po prostu by wiecie. Widzicie? Nie przypuszczam, że jestem w budynku w ten sposób. O, to będzie pasować. Co to będą nadal tam się strzeli? W ogóle nie widziałem, że tam w tym budynku można być. Bon. Dobra, jeszcze tę pułapkę myślałem, że wtedy wyjdzie, nie będę mógł się ruszyć, nic z tych rzeczy. Matko, nie mogłem nawet tu trafić. Gdzie jest łaska? Gdzie tam ją strzałem?
Znaczy ci widziałem promień chyba. W ten sposób bardziej. To nawet nie strzelił do dziś. Strzelaj, to wziął. Spadłem. Na kryj tam strzela. Za zawaty. Ale pokosili to ładnie. Team kill. No dobra, no. Dobra, to moczamy w rewizję i wszystko widzimy. Tmenda. A, to się boję wychodzić, nie? Górę Sombra. Nie mogę nic trafić, kurczę, pszczony. Po prostu. Czy no właśnie jest Ray? Nie wiem. O Jezu, nie, dobra. Więc jak chciałbym, nam potrzeba. Hanzo. No. Wezmę sobie Junkrata. No, ulubiona postać, nie ukrywam. Dobra, jest. Przez chwilę myślałem, że jest mikrofon wyłączony i sobie gadam tego do biurka? To myślę, że do biurka, bo to wychodziło. Już? Czy tu porobił grę tej? Jakiś Grandmaster za mnie gra? Szybko poszło. Czy nie się zbytnio spornie nagrałem? No ale no trudno. Jedna gra, to jedna gra. Tyle w temacie. Ciekawe ile w ogóle to zajęło. Grunz. A ciekawe się sprawdźmy ile Grunz ma tego. Grunz. Platyna. Z tak dużo żołnierzem gra? 88 godzin. Divine żołnierz. O mnie jak to wygląda w sumie. Ja tam zamiarzę mam przegrane. 89. Pamiętam, że pierwsze sezony nie grałem. 99. 99. 131. 137. 140 godzin. No coś tam niby jest, nie? Otworzymy skrzynkę na skończenie i do widzenia. Klik, klik. No. Legenda jakaś? Nie, dwa rary. Co to jest? Boże, już myślałem, że to jest taka poza ta upośledzona. Boże, dobra. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że jak już, to jakiś wrócę film z Overwatcha przy okazji podczas grania. Ej, mam nadzieję, że nie będziecie źli i wytrwacie ten okres czasu, który jest dla mnie okresem mega ciężkim. I wytrzymacie. A jak nie, to miejcie o mnie złe zdanie, ale za jakiś czas się uspokoi wszystko, zapewniam was, jak te dwie ogromne sprawy ze mnie zejdą. No i tyle. A ja mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zapraszam do następnego filmu, który już powinien następny. Nie tak jak ostatnio, bo pewnie w ostatnim to też mówiłem, ale następny powinien się ukazać w miarę niedługo. Ja mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami i miłego weekendu. Trzymajcie. Elo.